Polska wysyła pomoc humanitarną na Litwę. Ma to związek z kryzysem migracyjnym na granicy litewsko-białoruskiej. Litewską granicę przekracza coraz więcej nielegalnych migrantów z Białorusi to osoby pochodzące głównie z Iraku, Syrii, Tadżykistanu i Rosji. W tym roku granica Białorusi z Litwą próbowało przekroczyć ponad 1,5 tysiąca nielegalnych migrantów. W związku z trudną sytuacją Polska zdecydowała o wysłaniu konwojów z pomocą humanitarną. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dostarczy do Wilna pomoc rzeczową o wartości około 740 tysięcy złotych, w tym namioty z wyposażeniem generator. Tory prądu, koce czy łóżka polowe. Na Litwę wyruszy także transport polskiego MON. Przebywający na początku lipca w Wilnie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podkreślił, że skala zjawiska stanowi problem nie tylko dla Litwy, ale i dla całej Unii Europejskiej. Litewski rząd winą za przerzut tych osób obarcza reżim Łukaszenki. Prezydent Białorusi zagroził ostatnio, że nie będzie nikogo w swoim kraju zatrzymywał.